zamiarach. Rafał stanął na wagę. No i tu wszystkie możliwe normy zostały przekroczone. Waga to 107,5 kg. Tkanka tłuszczowa grubo powyżej 30%. Wiek metaboliczny 41. I są takie najważniejsze z pomiarów. Warto wspomnieć jeszcze o wskaźniku BMI, który na chwilę obecną wynosi 33,9. Naszym celem oczywiście będzie poprawienie wszystkich możliwych pomiarów. Chodzi o to, żeby Rafała zachęcić do treningu, do tego, żeby po tych 2 miesiącach kontynuował, żeby dalej dbał o siebie, no i żeby aktywny tryb życia towarzyszył mu przez całe życie, a nie tylko przez te 2 miesiące. No słuchajcie, co ja mogę powiedzieć o wynikach? Tak naprawdę pierwszy raz miałem robione takie profesjonalne pomiary. No szczerze mówiąc, takie cyfry, które cokolwiek mi mówią, chociażby ten wiek metaboliczny, gdzie wyszło nam na ważeniu, że to 41 lat, no nie ukrywam, że to dla mnie lekki szok i przerażenie. Chociaż Łukasz mnie tu wspiera i mówi, żebym się jakoś szczególnie mocno tym nie przejmował, bo jest to do poprawienia i na pewno w dużym stopniu sobie z tym poradzimy. Reszta wyników, no tak jak Łukasz wspomniał, wszystko ponad normę, więc jak to mówią, trzyma jej formę ponad normę, ale to tak tutaj nie do końca do tego prawidłowo się odnosi. No i przede wszystkim treningi z Łukaszem, które naprawdę dają bardzo dużo. Czuję się już, jeżeli chodzi o samopoczucie, dużo lepiej. No i jestem przekonany, że naprawdę będzie dobrze.